Cześć, mam nadzieję, że macie się dobrze. Zacznijmy od pytania. Oto pytanie za 1 000 000 złotych. Czy zdarzyła wam się kiedyś taka sytuacja w życiu zawodowym, że coś chcieliście zmienić na plus? Że chcieliście ubiegać się o awans, albo chcieliście aplikować o posadę, która była w jakiś sposób lepsza od tej, którą piastowaliście dotychczas? Well. Next question. I było coś takiego, co was przed tym ruchem powstrzymywało. To coś to wy sami, to coś to głos w waszej głowie, który powtarzał: nie, nie jesteś wystarczająco dobry, czy wystarczająco dobra. Jeżeli tak, to znaczy, że jesteście w, powiedzmy sobie, większości. To znaczy, że jesteście w tej grupie ludzi, którym się to przytrafia. A to bardzo ciekawy temat i w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, które zupełnie zignorowałem w swoim odcinku, który podlinkuję tutaj, który nagrałem na temat awansu. I dzięki koleżance Agnieszce, koleżance, która ogląda mój kanał, no, zostałem zchallenge'owany i słusznie ona zauważyła, że czasem po prostu jest coś w naszej głowie, co nas powstrzymuje. Nie jest to związane z tym, jak się zachowujemy, nie jest to związane, jaki PR, czy jak odbiera nas otoczenie w pracy. Czyli jesteśmy swoim własnym destruktorem. I o tym właśnie dzisiaj odcinek. Zapraszam i zaczynamy. No dobrze, no to już wam zdradziłem, co jest źródłem tego odcinka. Źródłem odcinka jest koleżanka Agnieszka. W niektórych sytuacjach, mimo że nadajemy się, żeby zostać promowani, nadajemy się na konkretne stanowisko, żeby się o nie ubiegać w ramach firmy czy poza firmą, to jednak no nie staramy się o to. Coś nas przed tym blokuje. I faktycznie, przypomniał mi się artykuł, który czytałem w Harvard Business Review jakiś czas temu. Został popełniony artykuł na ten temat, że kobiety jakby rzadziej starają się o awans niż koledzy z pracy, nawet jeżeli mają bardzo podobne kompetencje, albo mają podobne doświadczenie zawodowe. Czyli jakby, no nie są dyskryminowane per se, ale same nie biorą udziału w tym wyścigu. Czyli same wycofują się z tej możliwości, żeby poprawić swoją sytuację zawodową. No to było coś, co mi się z automatu przypomniało. I absolutnie nie chcę wchodzić w tematy, czy kobiety są dyskryminowane, czy nie są dyskryminowane. Wszyscy wiedzą, że są. Ale w tym konkretnym aspekcie nie mamy do czynienia z takim elementem czysto dyskryminującym. Tym kobietom, które nie wzięły udziału w tych rekrutacjach, czy w tym wyścigu do awansu, no to nikt nie przyszedł z zewnątrz i nie powiedział: Alu, Olu, nie możesz uczestniczyć w tej rekrutacji. To ich własny głos w głowie powtarzał: słuchaj, no nie jesteś idealną kandydatką, czegoś ci jeszcze brakuje. To pierwsze spostrzeżenie, które zrobiłem. Drugie spostrzeżenie, już bardziej takie intencyjne, kiedy szukałem materiałów na ten odcinek, to natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł, kolejny artykuł, na temat tego, a w zasadzie to było badanie naukowe, że ludzie, których cechuje wysoki iloraz inteligencji, wysokie IQ, czy wysokie umiejętności rozumowania, ogólnie rzadziej przystępują również do tego wyścigu szczurów, czy do tego wyścigu o awans. I dzieje się to tak naprawdę z trzech powodów. Po pierwsze, chodzi o to, że ludzie inteligentni są mniej podatni na indoktrynację. A wiadomo, w organizacjach bardzo liczy się to, jaki komunikat wysyłamy. No i ten komunikat powinien być taki dosyć spójny z tym, jaką wizję ma dana organizacja. Też nie powinien być zbyt szeroki, czyli raczej takie wąskie patrzenie zgodnie z tym, co przyjęła firma jako patrzenie docelowe. Czyli raczej nie challenge'ujemy sposobu myślenia, nie challenge'ujemy wizji czy strategii firmy, raczej ją po prostu propagujemy. Więc ci ludzie, którzy po prostu się nie zastanawiają, tylko działają, z natury rzeczy są na bardziej uprzywilejowanej pozycji.
zgodnie jak z cytatem z Seksmisji, zdrowy organizm działa, chory zastanawia się nad sobą. Drugi element, z tym, że ludzie niezwykle inteligentni, albo po prostu inteligentni, nie ubiegają się o awanse, związany jest z tym, że mają bardzo szeroki wachlarz alternatyw, czyli praca i życie korporacyjne, życie firmowe, to nie jedyny sposób, żeby wyrazić się, czyli sposób, żeby zbudować taką swoją estymę w życiu. Ludzie inteligentni zazwyczaj są w stanie również poświęcić czy podzielić swoją uwagę i wyjść poza Excela, wyjść poza wysyłanie maili, mieć swoje pasje, mieć swoje życie prywatne. Więc to też już jest troszkę taki czynnik, który spowoduje, że ludzie wybitniejsi z natury rzeczy będą sami powstrzymywać się przed pójściem dalej. I to prowadzi nas do punktu trzeciego. Do punktu trzeciego, który wydaje mi się również bardzo ważny, a mianowicie intencjonalnie albo nieintencjonalnie ludzie mądrzejsi dokonują takiego rachunku wyników, czyli mogę walczyć o awans, pewnie uda mi się ten awans nawet zdobyć, ale będzie to okupione pewnym kosztem. No i jeżeli ten koszt jest większy niż spodziewane przychody, no to z natury rzeczy bez sensu się o coś takiego ubiegać. Więc to są takie trzy elementy, które powstrzymują ludzi niezwykle inteligentnych przed tym, żeby ubiegać się o to, aby iść do przodu. No i teraz oczywiście można by połączyć te dwa elementy, czyli te dwa artykuły ze sobą i stwierdzić po prostu, że kobiety są bardziej inteligentne i dlatego nie ubiegają się o awanse. Ale daleki byłbym od takiego uproszczenia. Wydaje mi się, że to są czynniki niezależne od siebie, to znaczy kobiety pewnie statystycznie rzadziej ubiegają się czy przystępują do rywalizacji o awans, ale też ludzie inteligentni, niezależnie od płci, w takim wyścigu szczuru też nie chcą uczestniczyć. To były dwa bardzo ciekawe artykuły, ale trzeci powalił mnie jeszcze bardziej, dlatego że zakwestionował wszystko to, co starałem się przekazać. A będąc bardziej dokładny, to po prostu zakwestionował to, czy warto o pewien awans się starać, czy nie. Albo czy właściwe osoby dostają awans, czy nie. No bo okazało się, że istnieje coś takiego jak pułapka awansu. Pułapka awansu to taka sytuacja, kiedy zostaniesz promowany albo dostaniesz inne stanowisko, inną pracę w innej organizacji, która jest jakby tak no, troszkę na wyrost tego, co obecnie potrafisz albo czym się zajmowałeś. No i wtedy dochodzi do takiej sytuacji, no, że wiesz, że to jest tak troszkę na wyrost, wiesz, że cię to trochę przerasta, no więc wzrasta poziom stresu. No wzrasta poziom stresu, no i starasz się za wszelką cenę, napędzony tym stresem, pokazać wszystkim, no, że to stanowisko nie jest na wyrost, że świetnie sobie radzisz, że świetnie się odnajdujesz w tych realiach. Więc pracujesz bardziej, mocniej, intensywniej, starasz się wyciskać ze swojego zespołu jeszcze więcej efektywności. A bierze się to tylko z tego powodu, że no, nie miałeś tych kompetencji, żeby to stanowisko czy ten awans dostać. Więc wszystko kończy się tym, że jesteś zestresowany, ten stres przekłada się na twoje życie osobiste, na twoją rodzinę, na twoje relacje. Ludzie, z którymi współpracujesz, są postrzegani przez ciebie jako zagrożenie, albo pracownicy, jest taki zasób, który musisz wycisnąć, no i ogólnie jesteś nieszczęśliwy i wszyscy wkoło ciebie są nieszczęśliwi, a ty uchodzisz za korpo szczura. Brzmi znajomo? No mam nadzieję, że nie, ale jeżeli brzmi znajomo, to znaczy, że to właśnie była pułapka awansu. I na tym właściwie polega problem. Problem polega na tym, że awansowani są nie ci ludzie, którzy powinni, albo awansowani są ludzie na te stanowiska, na których nie czują się komfortowo. I wydaje się to celowym działaniem firm. Wyobraź sobie bowiem sytuację taką, że idziesz na stanowisko, na którym nie masz żadnych takich możliwości rozwoju, że jest to stanowisko, które jest dla ciebie jakby stworzone, czujesz się w nim komfortowo. Wszystko to, czego do tej pory się nauczyłeś i nauczyłaś, po prostu bierzesz na ten bagaż swojego doświadczenia na te plecy, idziesz i robisz wszystko idealnie.
uczysz się pewnych rzeczy, ale ogólnie no, nie masz takich kompetencyjnych gapów, po prostu wszystko wykonujesz, performujesz świetnie. No i co się wtedy dzieje? No i dzieje się tyle, że czujesz satysfakcję przez rok, dwa, a firma nie wie, jak tobą zarządzić. No bo jeżeli masz jakiś gap kompetencyjny, no to zawsze można mieć cię trochę pod butem, no i właśnie wyciskać zgodnie z tą sytuacją, którą opisałem poprzednio, czyli że jesteś znerwicowany, poziom stresu jest wysoki, ty wyciskasz ile się da ze swoich pracowników, walczysz ze swoimi kolegami i koleżankami w takim konkurencyjnym duchu, a firma się rozwija, bo wyciska też z ciebie jak najwięcej, dlatego że harujesz po 12 godzin. I to jest klamra, którą chciałbym zamknąć pytanie czy challenge od Agnieszki a propos tego, że czasem czujemy dyskomfort, żeby uczestniczyć w pewnej konkurencji do tego, aby awansować czy zmienić pracę. Jeżeli nie czujesz, że to jest dobry kierunek, no to tego nie robisz. Jeżeli gdzieś podświadomie o coś nie walczysz, to znaczy, że być może ta walka nie jest wcale dla ciebie tak ważna, jak tobie się wydaje, że jest. No bo jeżeli coś by było naprawdę dla ciebie istotne, wyobraź sobie, że, nie wiem, twoja rodzina jest w niebezpieczeństwie, no to nie masz chwili zawahania, po prostu to robisz. Jeżeli coś jest dla ciebie istotne, żeby, nie wiem, żeby podróżować, żeby się spełnić, to również będziesz dążyć w tym kierunku. Jeżeli coś ci się wydaje tylko, że jest ważne, ale tego nie realizujesz, to albo trzeba tak naprawdę przeanalizować siebie, najlepiej z pomocą specjalisty, albo po prostu zaakceptować, że twoje życie też bez awansu może być wartościowe i może być fajne. To, że nie jesteś na szczycie góry, to nie znaczy, że jesteś w jakiejś dołku czy depresji. To, że nie jesteś na szczycie jako jedyna osoba, nie wiem, wśród twoich znajomych, to nie znaczy, że twoje życie jest kiepskie czy niespełnione. I to jest też ciekawy aspekt związany z kulturą naszego kraju i z tą kulturą transformacji, że pokolenie dzisiejszych 30-40-latków po prostu musiało pędzić, a nie wszyscy musimy. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek, dlatego że przed nami weekend i czas się zrelaksować. A jak znajdziecie chwilę na przemyślenia, czy warto pędzić, czy nie, tym lepiej. Miłego, trzymajcie się, cześć!